Witam, z tej strony Kuba Puszkiewicz, a to kolejny odcinek do Życia 26. Zapraszam. Kuba Puszkiewicz po meczu z Szepietowem. Awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Jaki był ten mecz? Na pewno początek tego meczu był dobry, bo szybko strzeliliśmy te dwie bramki. Później jednak zaczęła się trochę nerwować na boisku, zaczęły się popełniać błędy, no i przeciwnik strzelił na bramkę, a po tej bramce no nie wyglądaliśmy najlepiej. Były takie momenty szarpanej gry, ale koniec końców po przerwie poukładaliśmy sobie tę grę i, no i zasłużenie awansowaliśmy do kolejnej rundy. Te stracone bramki w ostatnich spotkaniach trochę kłują w oczy. Jak to jest z waszej perspektywy i jaka jest tego przyczyna? No myślę, że przyczyna tego jest taka, że brakuje nam często koncentracji, no bo z Krzyżewem straciliśmy bramkę w 10 minucie, z Grabówką też straciliśmy bramkę w 10 minucie. I myślę, że tutaj jest główny problem, że musimy być skoncentrowani, żeby nie mieli obrońcy, bo czasami w trakcie meczu masz jedną sytuację, którą musisz bronić. No i na razie to nam nie wychodzi najlepiej, bo jednak te bramki tracimy, ale myślę, że teraz w weekend postaramy się i zachowamy te czyste konto i będziemy budować pewność siebie, bo na pewno w obronie ta pewność siebie jest potrzebna, bo jednak grasz na 0 z tyłu, to buduje nas obrońców, ale przede wszystkim drużynę to buduje, no bo masz tam jakieś cele też, nie? Nie tylko awans, ale też my obrońcy mamy, żeby stać jak najmniej bramek, a gdzieś te bramki no bolą, ale jest dobre myśli, że poprawimy to, bo pracujemy nad tym. No i mam nadzieję, że w kolejnych meczach to udowodnimy. W poprzedniej rundzie złapało cię trochę kontuzji, wypadły z kilku meczy. Jak teraz jest sytuacja? Wróciłeś do tego większego zdrowia? No zdecydowanie. No, początek sezonu miałem ciężki, no bo tuż przed pierwszą kolejką złapałem kontuzję. Dochodziłem długo do siebie, też zaryzykowałem w jednym meczu niepotrzebnie, wszedłem w ten mecz i ta kontuzja się odnowiła. Ale teraz jestem w 100% zdrowy, trenuję, na każdym treningu jestem. Nie miałem żadnego nawet mikrourazu w trakcie okresu przygotowań i mam nadzieję, że tak do końca sezonu będzie. Jeśli mam okazję teraz uczestniczyć w tą rozmowie z piłkarzem z tej formacji defensywnej, jak się gra z Adrianem Karankiewiczem? No na pewno widać, że to jest doświadczony zawodnik. Czuć od niego to doświadczenie bije, to jak krzyczy, jak się ustawia, jak pomaga w drużynie, też w szatni na pewno jest taką osobą, która no, każdy szanuje. Jest autorytetem. No to może tak powiedzieć. No i jak na razie jest bardzo fajnie. No. Dużo pomaga, stara się nam tutaj mówić dokładnie, jak to ma wyglądać w trakcie meczu. Też jest śmieszkiem typowym w szatni, więc atmosferę też buduje. To jest fajne. No i tyle. No. Wielu kibiców zauroczyła się, że tak powiem, Pawlu Berezjańskim. Jak to wy widzicie w drużynie? No wszedł, że tak powiem, do zespołu z przytupem, tak. No wszedł, można powiedzieć, z buta. Dwa pierwsze mecze, dwie bramki. No Paweł jest na pewno bardzo jakimś tam zawodnikiem. Jest wysoki, gra bardzo dobrze w powietrzu. Wyprzedzenie jest też bardzo szybki, co jak na obrońcy jest bardzo dużym atutem. Czyta dobrze grę. No ja na razie jeszcze troszeczkę się wkomponuje tu dużo, no bo wiadomo, bariera językowa trochę mu może przeszkadzać czasami, może rozumie, ale wiadomo, jest taki cichy, staramy się go tam utworzyć, ale jak już otworzymy go, to myślę, że będzie jeszcze takim szatniowym dodatkiem dużym. Jakie nastawienie na te najbliższe spotkania? To, żeby tracić mniej bramek, to oczywiście wiemy, ale czy coś więcej? Czy coś więcej? No myślę, że w każdym aspekcie gry możemy się poprawić. Bo w ataku możemy strzelać więcej bramek, w obronie możemy lepiej bronić, ale jako drużyna musimy lepiej funkcjonować. To jest najważniejsze. Kiedy przyjdą te najcięższe mecze, no to będzie się wygrywało sercem i też z organizacją dobrej gry. I tutaj musimy na pewno poprawić, żeby być skoncentrowanym przez 90 minut, żeby dobrze się organizować po stracie piłki, bo to trochę u nas moim zdaniem kuleje. Ale myślę, że dojdziemy do tego, że w tych najważniejszych meczach to będzie. Bo też te najważniejsze mecze to też taka napinka większa jest, no bo wiadomo, to Tak to jest, taka to liga jest, że nie wszystkie mecze są takie mocnym przeciwnikiem, że się możesz nakręcać przed tym meczem. Czasami masz na przykład, jak tutaj mieliśmy z Krzyżewem 4-0 po 26 minutach i ta koncentracja może gdzieś uciec, co właśnie na tym musimy pracować, no, żeby nie uciekała i żeby w tych najważniejszych meczach to pokazywać, że jesteśmy lepsi, no bo jakość mamy w drużynie bardzo dużo. Jeżeli mowa o jakości, wielu zawodników zasiliło szeregi biało-niebieskich. Głębia składu została bardzo powiększona, szczególnie wahadłowi, to można zauważyć, że trener Paweł Cimochowski ma szansę w każdym spotkaniu wystawić świeżą maszynę na skrzydłach. Czy to zmiana w 60 minucie? Widać tą świeżość, widać tą energię przez całe spotkanie.
Zdecydowanie to widać, że mamy tak ogólnie składu, że tak naprawdę po 6 minutach możemy wprowadzić nowych zawodników, którzy jakoś tego zespołu nie obniży się. I to jest fajne, na pewno trener ma ból głowy duży, no bo ma na każdej pozycji po dwóch, można powiedzieć, równych gości. No ale na wahadach przede wszystkim jest największa rywalizacja. Mamy tam 5 gości, którzy no, co mecz może grać ktoś inny. Co mecz ktoś daje od siebie, tutaj Kasper asysta, bramka, tutaj ostatnio Gulbi, bramka, tu Trąbka wrócił do pierwszej 11 ostatnio w Pucharze, też zagrał dobrze. Kubrick grał w pierwszych dwóch meczach, więc można powiedzieć, że w tej rundzie każdy będzie miał swoją szansę i ja bym udawał to boisku, że jest dobry, nie? Dla trenera chyba wymarzona sytuacja. No myślę, że z jednej strony wymarzona, ale z drugiej strony jednak przed tym meczem, przed wyborem 11, no ma ból głowy. Kogo Tak, tu tak. wystawić, kogo to, bo to tamto. Jest pewnie dużo pomysłów w głowie, ale to, taką pracę wybrał sobie trener. Ale myślę, że się cieszy z tego, że ma tak ogólnie skład. Dużo też młodych zawodników weszło do tej drużyny, między innymi Kuba Guzewicz ostatnio z tą pierwszą debiutancką bramką. Przypomnijmy, że w tym pierwszym meczu mało zabrakło. Też taki dosyć niespodziewany strzał, niespodziewana okazja, no ale tym razem od starszyzny zespołu podarowana jedenastka i gol. No fajnie, fajnie, na pewno ty się prowadził dobrze, no bo w pierwszym meczu ten strzał bardzo fajny. Tutaj dostał karnego, wykorzystał go pewnie. No. Z młodych trzeba pilnować tutaj u nas akurat drużynie, żeby zaangażowali się w treningi, żeby tutaj myśleli też nad tym, że są jednak w pierwszej drużynie i mogą czerpać od tych bardziej doświadczonych piłkarzy dużo, no bo jest tutaj Maciek Mokrzewski, który grał w piłkę na wielu frontach. Mamy Karankiewicza Adriana, no to dla obrońców mi się wydaje, że to jest dobry wzorzec. Jest Bartek Górzewski, który no, jakością przewyższa no, wielu zawodników w drużynie. Jest Kamil Zalewski, a więc no, super strzelec czwartej, trzeciej ligowiec. Więc myślę, że ci młodzi mają od kogo czerpać to. No i teraz pytanie, czy oni będą chcieli to robić, czy będą się rozwijać w tym kierunku, no bo mają tutaj naprawdę ważną rolę i też dużą szansę, żeby się pokazać, żeby się rozwijać przede wszystkim. No i zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest kilku chłopaków, którzy idą w dobrą stronę, kilku chłopaków trzeba troszeczkę nakierunkowywać jeszcze. Ale no, mają czas jeszcze, no. Ale ten czas też ucieka, żeby nie myśleli, że tego czasu będą mieli dużo, no bo lata idą szybko, więc pomału się kończy ten wiek juniora. Taka ochronka, czyli junior nazwa. No i pora na skład wszechczasów. Jaka to będzie jedenastka? Czy to coś bardziej ofensywnego? Czy może trójka obrońców, czwórka, czy może piątka? Klasyczne 4-3-3. Z Już będzie ofensywnym ulubione. pomocnikiem. Tak jest. No okej. No to w bramce będzie Gianluigi Buffon, legenda Juventus, reprezentacji Włoch. Świetny bramkarz, charakter. No. Idealny mi się wydaje bramkarz do szatni też. Na prawej obronie ktoś z tych czasów, a więc Skywalker. Motoryka niesamowita, silny, szybki. Ma tam 30 parę lat, a za Winnim biega tak, że nie widać nawet po nim. To świetny obrońca. Na środku obrony będzie kapitan tej drużyny. Mój ulubiony obrońca, czyli Sergio Ramos. No tutaj ja nie trzeba nic mówić, ani legenda Realu. Niesamowity obrońca, mimo że nie jest najwyższym obrońcą, to jednak ten timing i wszystko, no ile bramek, najwięcej bramek z głowy w historii jako obrońca, no świetny, świetny zawodnik. Obok niego będzie Virgil van Dijk, żeby był ten niższy, wyższy, a więc obrońca Liverpoolu, klasa sam sobie. Wielu mu zarzuca, że on nie wchodzi w pojedynki 1 na 1, bo jakieś taką statystykę, że nikt go nie przekiwał tam przez kilkanaście meczy, nie? I że on często opóźnia zamiast wchodzić w kontakt, bo to jest taki delikatny zawodnik, że on wie kiedy wejść w kontakt i kiedy opóźnić, bo wie, że za chwilę kolega dogoni tego zawodnika i mu zabierze piłkę, a ewentualnie on też robi takie rzeczy, które mi się bardzo podobają w nim, że często jak jedzie jeden na jeden z nim napastnik, to on ukierunkowuje napastnika do jednej strony, a drugą stroną swoim ciałem zablokowuje, przez to bramkarz ma tylko jeden kąt do wybronienia, to jest mega co on robi. Przechodząc dalej na lewej obronie, Magik Marcelo. Trzeba trochę luzu w tej drużynie, on na pewno go wprowadzi. Z No, takiego pewnością. lewego obrońcy myślę, że długo nie będzie na świecie, który by miał taką technikę i taki luz grania. Świetny. Na szóste trzeba takiego zawodnika, który trochę pobiega, a więc N'Golo Kanté, żeby trzymał tam z tyłu wszystko. Wigierskie klimaty. Tak, był tutaj Wigra. Odbił się od Wigier, Tak. ale wczoraj od Chelsea się nie Dobrze, odbił, nie? tak. No, Dobrze się odbił właśnie. motorek po prostu. Wszędzie biega. Świetny zawodnik. Obok niego Toni Kroos. Czyli taki zawodnik, który jak trzeba, to przytrzyma piłkę, trzeba to przyspieszy piłkę. No on reguluje tempo w Realu Madryt od lat. I w reprezentacji Niemiec już teraz wrócił, to mam nadzieję, że na Euro pokaże swoją jakość, bo ma niesamowitą jakość. 90 parę procent dokładności podań w każdym sezonie. Taką powtarzalność to mało kto ma na świecie. A z przodu taka dyszka, fałszywa troszeczkę dyszka, bo Luka Modrić. On taką dyszką nie jest, ale to jest zawodnik, Tak, który tak. biega tu i tu.
Tu i tu. Od bramki do bramki. No niesamowity zawodnik. To, co on zrobił na mundialu w Rosji z reprezentacją Chorwacji, no bo to on ją poprowadził do tego finału, niestety przegranego. Ale to, co on potrafił w 118 minucie sprint pobiec do bramkarza, wymusić na bramkarza wybicie piłki, wrócić i za chwilę zebrać drugą piłkę. Pewnie szacunek, 30 par lat na mundialu gość. Rekordy, jeśli chodzi o odległości przebiegnięte. No. Fenomenalny pomocnik. Na prawym skrzydle no, trzeba kogoś dać z Barcelony, mimo że jestem fanem Realu, ale trzeba dać Messiego. Myślę, że byłaby to spora obraza. Myślę, że tak. Myślę, ale też ja jestem kibicem Realu, ale moim zdaniem Messi jest najlepszym piłkarzem wszechczasów. Mhm. Dla tych czasów, co ja oglądałem piłkę nożną, to lepszego nie widziałem. Mhm. No Messi pod kwestią talentu, myślenia na boisku, no wszystkiego, no wszystko ma po prostu. To jest, no, jest magikiem po prostu i kończy już pomału grę w piłkę, trzeba się cieszyć, dopóki jeszcze można go obejrzeć w tym Interze Miami. Szkoda, że tak się potoczyła jego sprawa z Barceloną, no bo to trochę słabo wyszło, no, ale tak już jest w życiu. Na lewym skrzydle jego wieczny rywal, a więc Cristiano Ronaldo. Nie mogło zabraknąć. No nie mogło, no maszyna. No. Jak chcesz, no tak wielu piłkarzy zawsze powtarza, jak masz rzut karny w 90 minucie, no to najczęściej jego wystawiasz, no bo to jest gość, który w tych najważniejszych meczach brał, często brał odpowiedzialność na siebie, on swoje barki, prowadził ten Real do trzykrotnej Ligi Mistrzów z rzędu, to jest wyczyn bardzo duży. No i jak widać ma 39 chyba, czy ile lat, a dalej strzela hat-triki w tym Al-Nassr, więc jeszcze się bawi grając w piłkę, nie? Wiadomo, liga ligą, ale jednak strzela. Jednak strzela, no. No i jego partnerem w ataku wieloletnim był Karim Benzema i w tej 11 też Karim Benzema się znajdzie. Potrzeba takiego zawodnika, który rozegra piłkę w tej 11, no i który zrobi miejsce dla Leo czy dla Cristiano, żeby oni strzelali te bramki, nie? Czyli nie Robert Lewandowski, ta złota piłka. A ja zbytnim fanem Roberta nie jestem. Jest to taka dziewiątka, która zależna jest od zespołu. Ja bardziej lubię dziewiątki takie jak Karim Benzema czy Luis Suarez, które potrafią zejść niżej, rozegrać piłkę. No i przede wszystkim, którzy robią bardzo mądre miejsce dla kolegów drużyny. Że po prostu grają pod nich często. Że dla nich, dla Karima Benzema przez wiele lat nie było ważne, czy on strzela bramki. Narzekali na niego w Realu Madryt, ale on wiedział o tym, że on robi taką robotę. Mało kto wiedział tak naprawdę, co on robi w drużynie. Ile on robi miejsce dla Ronaldo, ile on asyst ma dla Ronaldo. Jedyny, kto wiedział o tym, to był sam Cristiano Ronaldo. Że wiedział, że tyle miejsca ma, bo Karim szedł niżej, Karim wziął na siebie dwóch gości, Karim rozegrał, też widać było tą współpracę myślę, na boisku. Nie? A też pokazał Karim podejściu Cristiano, jakim jest napastnikiem, jest to piłka zdobyta. Dokładnie, no, pokazał, że jak trzeba, to jest zawodnikiem, który może ci dostarczyć 30 bramek w sezonie. Nie? No i myślę, że tutaj na niego postawię, nie na Roberta, mimo że ma Robert, to też jest maszyna do zdobywania bramek, ale no mówię to jednak. W tej drużynie trzeba gościa, który rozegra piłkę i też porozumie się z Luką czy z Krosem, a nie tam będzie stać z przodu i tylko krzyczeć dajcie mi piłkę, dajcie mi piłkę. Jasne. Kto zostałby takim trenerem? Pep Guardiola. Bezkonkurencyjny. Bezkonkurencyjny. Myślałem z Zinedine Zidanem, ale jednak w tej drużynie można było trochę dyscypliny dać, dużo gwiazd. Tak, żeby to wszystko grało. Trzeba było jakoś to zarządzać. Tym. Tak, tak szczególnie z tym tripletem z przodu byłoby trzeba zarządzać, no bo poustawić pomagali to. Trochę w defensywie, a Pep jest takim trenerem, który musi być wszystko pogodane na boisku. Tak, musi zmobilizować każdą linię. Tak, tak. A jakby było trzeba wejść do szatni, zmobilizować swoim autorytetem, no to Zidana lepszego gościa nie ma na świecie. To co piłkarze oni mówili w Realu Madryt, jakim był gościem, że to co wielokrotnie wycinali nagrania z treningu, gdzie wchodził w gierki, no i mówili, że najlepszy na boisku jest, nie? To co miał inteligencję boiskową, ja mało oglądałem jego, bo to były czasy, kiedy byłem mały, kiedy tą piłkę jeszcze tak nie interesowałem, tak, bardziej tak. Kłoskami Lego i innymi rzeczami. ale jak tak się ogląda jego te highlights, czy te bramki, ta bramka z Bayern Leverkusen, która do tej pory chyba będzie najlepszy bramką w historii mistrzów, no to jakoś miał niesamowitą, nie? I te wypowiedzi też innych chłopaków, którzy grali z nim, czy też trenerów, no. Same świadczą sobie, nie? Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka z Rzeszy 26.